Cześć, z tej strony San i witam was w Wiedźminie. Zacznijmy od oddania zadań dla Co ty Kalksztajna. tu? Ponoć potrzebujesz krwi gul. Masz. Spokojnie. Ta krew jest mi. Okej, jedno z głowy. Chciałem. Wreszcie ktoś popi. Interesuje. Got wielu ludzi. Zmień. Ależ do. Bywaj. Nie da się z nim niestety pohandlować. Okej, dostaliśmy 100 renów. Kolejne zadanie. Tutaj już mamy główny quest, to jeszcze go nie chcę ruszać. O, brzemię przeszłości, tego szukałem. Musimy iść do krypty wielebnego i tam pochować zwłoki, które znaleźliśmy w jaskini. I wtedy możemy ruszyć z główną fabułą, bo już nic więcej nam tutaj nie zostało. Ograliśmy wszystkich w pokera. Obiliśmy wszystkim, którym się dało mordy. Zrobiliśmy zlecenia wiedźmińskie. I pozostało nam tylko zamknąć całą tą sprawę. Wielki łowczy. Czy on ma coś jeszcze nowego? Tylko na utopce miał. Jeszcze w przyszłości prawdopodobnie go spotkamy. Z tego co pamiętam. Oj, przydałaby się płotka. Przebiegnięcie z jednego końca na drugi tej wsi trochę zajmuje. Widziałaś tę zielarkę, co z miasta przybyła? Biedna dziewczynka. Hi, hi, hi. Dokładnie. No już prawie na miejscu. Gdzie jest ta krypta? O, skubany. Miał wino na ołtarzu. Sarkofag. Wrzućmy tam te ludzkie szczątki. Pamiętasz? Pamiętam. Ścigałeś mnie. Ty i twój upiorny orszak. Dziki Gon. Nigdy nie przestałem. Chociaż używasz złego słowa. Dlaczego? By wypełniło się przeznaczenie. Załóżmy, że ci wie. Miecz przeznaczenia ma dwa ostrza. Wiedźminie, jednym jesteś ty, drugim jest. Śmierć. Będę za tobą kroczył. To nie wszystko. Jest śmierć, ale jest też wybór. Nie będę oglądał się za siebie. Znajdę salamandrę i wypełnię przeznaczenie. Będę czekał. Ty drwisz z przeznaczenia. Drwisz sobie z niego, igrasz z nim. Miecz przeznaczenia ma dwa ostrza. Jednym jesteś ty, drugim jest śmierć. Ale to my umieramy. Umieramy przez ciebie. Ciebie śmierć nie może doścignąć, więc zadowala się nami. O, pojawiła się zjawa Leo. Zabijmy ją szybko. O, trochę damage'u mi już zadała. Ale posiekaliśmy ją.
Czerwony meteoryt, obrażenia plus 15. O, możemy się przejść do krasnoludzkiego kowala. Zresztą i tak musimy odebrać nagrodę od kupca. Nigdy nie mogę zapamiętać jego imienia. Wiem tylko, że zaczyna się na L. Dobra, u niego nic nie mamy nowego. W sumie jeszcze te domy wszystkie bym pozwiedzał tutaj. Czemu nie? Da się wejść do któregoś? Jak widać, da się. Możemy je okraść. Krzesiwo. No wielebny zbyt bogaty nie jest. Chyba, że w piwnicy trzyma jakieś dziwne rzeczy. Jedzenie, wino, więcej wina. Są książki, przepowiednia i historia najnowsza. A przeczytam je. Będą nowe wpisy. I możemy iść do następnego. Może znajdziemy coś ciekawego. Jakaś staruszka. Trochę źle mi z tym, że okradam staruszków, no ale... Wiedźmin musi z czegoś żyć. Drzwi zamknięte. Kolejna staruszka. Może będzie z ciebie pożytek. No ta jeszcze jest dla mnie miła. Aż ciężko mi na sercu ją okradać. Nie mam miejsca na pochodnie. A, to smutne. Chyba jeszcze do Harena się przejdziemy. On miał jeden meteoryt do miecza. I sprzedam mu ten cały złom, który mi się uzbierał. Już prawie pełny ekwipunek mam. Kolejna książka. Brak miejsca w ekwipunku. No właśnie, chodźmy do Harena. Co to za księga nowa? Chyba podstawy alchemii. Numer 2. Odpowiada się pytaniem na pytanie. Niedawno widziałam kogoś podobnego do ciebie. Udało mu się wejść do Wyzimy? Nie wiem. Dogadywał się z... Możesz powiedzieć więcej na tym... Nic więcej. W takim razie porozmawiam. No możemy jej chyba sprzedać całe nasze jedzenie. Nawet dobrze płaci za nie. Zamiast jednego arena to aż 4 albo 5. No ładnie. To mięso dziwne. Przyszedłeś wącha? Nie odpowiada się pytaniem na pytanie. Nie powinno cię obchodzić, skąd biorę mięso. Nie widzę tłoku. Opowiedz mi o tym drugim. Nic o nim nie wiem. W takim razie powtórz to, co... Kręcił się po okolicy i rozmawiał z wielebnym. Pewnie Dzięki. Bywa. Jeszcze raz tak zrobi, to chyba ją zabije.
opryszek zabijaka. Widać, że przy rzece elita społeczeństwa tej całej wiochy. Jest dom Harrena. Klient nasz pan. Dokładnie, jest niebieski meteoryt. Weźmy go sobie. 300 zł, ale stać mnie. A sprzedam swój złom. Posełkę może zostawię. Czarny proszek. Też może się przydać. Nie mam nic dla niego w sumie. Dobra. Kolejny przystanek karczma. Nienawidzę tych bandytów z Wyzimy. A kto ich lubi? Dojdę gdzieś tędy? A, powinno być przejście. Zimejka, jaskółcze ziele. Ile tych roślin do zbierania, to jest po prostu masakra. Mógłbym chyba z pół godziny zmarnować biegając po wsi i zbierając wszystkie te krzaki. W sumie nie zmarnować, bo przydadzą się później do robienia eliksirów. No ale ile można? Bezimienny podróżny tam był. Tutaj mamy dom Abigail. Za chwilę się tutaj wrócimy zresztą. Tylko ulepszę miecz. Wezmę złoto za zadanie. I sprzedam książki. O! Ciężka służba. Gdzie był kowal? Jest. Słuchaj! Nie chcę go sprzedać. Przekuj mi miecz. Cholera, nie mam pojęcia jak to zrobić. Jak działa ten system. Mała wpadka. Cholera. No cóż, później tu wrócimy. Czy ja mam dobry wiedźmiński miecz? No tak. Jakieś... Pochowałem twój... A więc tak skończy. To był godny pochówek. Ma nawet... No cóż... W takim razie mogę z czystym sumieniem. Nie zapomniałeś o czymś? No tak, oto twoje 200 urenów.
Zadanie wykonane. Co on sprzedaje? Jakieś pierścionki i inne pierdoły. Też mam takie, więc możemy się tego pozbyć od razu. Te szmatki mogą się przydać. Jeszcze książek chce się pozbyć. Okej. Nie, to niewybaczalne. U karczmarza reszty jedzenia. Nie da się z nim handlować. Chyba u Wesny. To całe piwo. Ja rozumiem. Trochę można nosić przy sobie. No ale bez przesady. Mocny alkohol zostawię, bo chyba do mikstur jest potrzebny. Na razie. No wiecie co? Teraz... Nie oburzaj się. Komplementy to umie coś poda. Do zobaczenia. I idziemy do wiedźmy. Oj, nie na niego chciałem kliknąć. Kurczę, ale ulepszyłbym ten cholerny miecz. A nie mogę. Okej, już się wyjaśniło. Rozmawiałem z nim jeszcze raz i on mówi, żebym przyniósł mu 3 rudy metali. No, że mam tylko 2. To nie mogę zbyt wiele od niego wymagać. Chodźmy do Abigail. Ciekawe, czy na tej wsi w ogóle da się zdobyć aż 3 rudy. Jedną miał Haren. Drugą duch Leo, a trzeciej nie ma u żadnego kupca. Która jest... Tak. Alwi... Gorzkie. Mówiłam, żebyś nie marudził. Abigail, boję się. Dlaczego oni obdarli pieska ze skóry? Dlaczego go skrzywdzili? Piesek był dobry, nikomu nie zrobił nic złego. I ta dziewczynka z domu... Niegrzeczne dzieci! Znowu znęcaliście się nad szczeniakiem. Płynie niewinna krew, bratnia krew. Śmiechy mężczyzn i krzyki kobiety. Złe twarze. Wykrzywiony alkoholem i pożądaniem. Rżnij ją. Pokaż jej, że jesteś mężczyzną. Złoto. Złoto splamione krwią. Rodzi się śmierć. Kara ostateczna. Kto na nią zasługuje? Kto jest winien? Kto umrze? Bestia już raz umarła. Nie boi się śmierć. Jest śmierć. Jak chcesz pokonać ludzką podłość, łowco bestii? Mieczem? Ty, kto umarł. A wciąż chodzisz po drzewach. Powiedz mi, kto jest winien? Kto... Wystarczy. To się może źle skończyć. Abigail, przerwij trans. Już. Na moc 7 sfer opuść to ci... Chce mi się spać. Alwin, no. Do łóżka. Przed tobą był tu inny wiedźmin. Berengar. Zostawił te notatki. Dzięki. Bywaj. Alwin opowiedział o grzechach wszystkich mieszkańców tej wioski. Co my tu mamy? Dusza ubiornego psa. Sprzedam u niej te głowy bargestów. Do niczego nie są potrzebne, a są sporo warte. 50 orenów, piechotą nie chodzi. Ona raczej nie ma nic ciekawego. Okej, dokąd teraz z naszym zadaniem?
Idziemy do Wielebnego. Tędy i w prawo. Już praktycznie znam tę trasę na pamięć. Ale dla pewności i tak się upewnię. Niby kupiec, a nie chce handlować. Takich zaczepiam, może trafię na kogoś, kto jest wyjątkowy i się odezwie do mnie. Było już kilku takich NPC-ów. Możliwe. O, no i proszę. Teraz o czymś takim słyszę, ale wierzę, że to możliwe. Porozmawiaj z tą małą... Szani nie potrafi mi... Szkoda, ale już wiem, skąd cię znam. Jesteś Geralt z Rivii. Wynająłem cię w Nowigradzie. Oczyściłeś mój skład towarów z Garkainu. Skoro tak... Nie byłem w stanie zapłacić... Cóż, widocznie byłem kiedyś bardziej naiwny. Dorobiłem się majątku. Przydadzą mi się pieniądze. Proszę. Wow, 100 renów tak znikąd. I widzicie, warto było zaczepiać ludzi. Róbmy to dalej. No, zostawmy ją. Nie widzę sensu w dawaniu jej jakichś tam prezentów. Powinnam wydoić krowę. W sumie chyba żadnych krów nie widziałem. Tylko gęsi. Szukam jednej wieśniaczki. Ten skurwiel Mikul znów się do mnie dobierał. Ale coś nie mogę znaleźć. Pierwsze miłe słowa, jakie... Lubię przyjezdnych. Mamy dla niej jakieś kwiaty? Nie bardzo. Schowaj to. Trzeba załatwić kwiaty. Kto je miał? Był jakiś kupiec, który miał te pierdoły. No, mam już kwiaty dla niej. Widziałaś je? Na pewno kwitły u jednej z gospodyń na podgrodzie. Cholera, tulipanów iść zachciało. Naprawdę. Co ja miałam zrobić? Witaj. No, w końcu mam te tulipany. Gdzie one są? Tulipany. Takie. Chodźmy w jakiś przyjemnik. Jest karta do kolekcji. I na tym zakończymy ten odcinek. Prawdopodobnie w następnym zabijemy już bestię i udamy się do Wyzimy. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!